wybrała nas, Julita i Anna, do tego super konkursu, dlatego że uważam, że mam tutaj niesamowity potencjał. Jednocześnie super śpiewaczki, tak jak i wspaniałych śpiewaków, których za chwilę usłyszymy. Obecnie jestem związana z licznymi projektami muzyki tradycyjnej, a głównie zajmuję się odtwarzaniem tradycji i muzyki związanej ze Śląskiem, zarówno dolnym, jak i górnym. Płacze ojciec, płacze matka, płaczą te biedne dziadki, że tak wszyscy wyginiemy, jak polne lili kwiatki. Witaj Cię pięknie, moje łastomili, strasznie, że nie zrada, żeście mnie tu zaprosili i mogła sobie tu przyjść, także coś im pośpiewam teraz wrocławskiego. Musiałam się nauczyć inaczej. More se muti. Bo lubię, Bach nawet uwielbiam. Wybrałam repertuar pani Latawcowej ze względu na historię rodzinną. Moi dziadkowie także przybyli z byłej Jugosławii. Trzech podróżnych. Ambitnie. Ognia zakrzesali, fajki zakurzyli i nadomną sękareczkę w toniec zaprosili. I nadomną sękareczkę w toniec zaprosili. Można powtarzać. Tańcuj, że nam tańcuj, sękareczko tłusta, a jak zajdziesz do komory, komóreczka pusta. To chcę ładną żonkę mieć, no no no, ta dirintum do Rzeszowa po nią mieć, no no no. Takie rzeszowskie kawałki z repertuaru kapeli Sobów. O, Szumogoro. Oj, szumogranie, ja i moje janie, swe krwice budime ni dobra. Oj, swe krwice budime ni dobra, ja ciu tebi kolko budę mogła. W ramach wrocławskiego koła miłośników kultury tradycyjnej Chatka Tańca. Coś nam opowiesz o tej chatce, może zareklamujesz? To powstało z inspiracji Domem Tańca, czyli tym warszawskim, który się wywodzi od węgierskiego. Kiedyś po prostu na śpiewy przyszła koleżanka i poprosiła nam, żebym zaczął tam grać do tańca. No to zacząłem i zostało. A tam pod Lublinem stała się nowina. Zakochał się chłopiec, zakochał się chłopiec. I młoda dziewczyna, zakochał się chłopiec, zakochał się chłopiec. I młoda dziewczyna. Ja trochę już śpiewam te pieśni tradycyjne i od co jakiś czas właśnie kogoś spotykałem, kto mnie uczył tych pieśni. Nie? Ja po prostu znał ze swoich badań czy skądś tam. No moja rodzina również się wywodzi z Wołynia, więc to był dla mnie repertuar. No, a oni tak naprawdę tam tylko przez wieku XIX się wprowadzili, a przez cały wiek XIX tam mieszkali. I też mieli sad wiśniowy czy tam czereśniowy i też dziadek musiał iść do wojska w sołdaty, więc no to było dla mnie bardzo bliskie, nie? To w tej pieśni. Zespół zgłosił się pod nazwą Ad Hoc. I napisał sobie, że wszyscy lubimy tradycyjną, a w szczególności tę góralską. Czym polu róża stoi, piękna zielona. Pod nią siedzi moja miła, bardzo spłakana. Najbardziej interesują mnie archaiczne pieśni i związany z nim przejaw dawnych obrzędów i magii. Słowiczek nuci, głos się rozlata,
Słowi czeknu ci, głos się rozlata. Czekaj, czekaj, ma miła, czekaj, czekaj, ma miła. Czekaj, ma miła, na mnie 3 lata. Co to było? Opowiedz, jakie badania prowadzisz? To były badania terenowe poszukiwania pieśni w południowo-wschodniej Polsce, bo stamtąd pochodzę, pochodzę dokładnie z Sandomierza. W Lublinie spędziłam też całe studia, więc tamte strony są mi bliskie, jeśli chodzi o taką muzykę i tam po prostu jeździliśmy, szukaliśmy pieśni, trafiliśmy naprawdę do wspaniałych osób, wspaniałych śpiewaczek i zarejestrowaliśmy trochę tych pieśni. Ja głupia byłam, ja głupia byłam, nie radziłam się matki, bo uważała na jego urodę, że parobeczek gładki. Jeszcze do świta matka się pyta, gdzie zwianeczek podziała. Moja rodzina pochodzi z Lwowa i spod Grudka, więc oczywistym jest dla mnie, że muszę zaśpiewać piosenkę od Lwowa do Grudka. I od Lwowa do Grudka i czeszenki sadzą, i już mi tego roku i karabinek dadzą, i karabinek dadzą, i na konia wysadzą, i konik będzie skakał, i ja będę płakał. Posłuchałam tej pani, pani Chmielowskiej. No i od razu wyobraziłam sobie, że to jest moja babcia. Nie wiem dlaczego, ale moja babcia umarła, jak miałam 5 lat i może jeszcze mnie tam niańczyła, jak byłam malutka, ale ja już zupełnie jej nie pamiętam. Ona pochodziła z podobnego regionu, skąd pani Chmielowska, to znaczy z sąsiedniego powiatu, z powiatu Rudki, między Rudkami a Grudkiem. No dokładnie prosto w połowie drogi, więc może mieszkały w sąsiednich wsiach. No i tak to mnie natchnęło, że to właśnie moja mama, moja babcia śpiewa. Z tym moja babcia się nazywała dokładnie tak jak ja, czyli Katarzyna Andrzejowska. No i tak jakoś się tym przejęłam i postanowiłam się nauczyć tego repertuaru. Przez rok należałaś do grupy Droryje, wykonującej wielogłosowe pieśni ukraińskie i białoruskie. Pójdziem, bracia, po kolędzie w czystości, bo już dziś nadchodzą dni niebieskiej radości. Bo już dziś nadchodzą dni niebieskiej radości. Stwierdziłam, że pieśni z repertuaru pani Broni pasują do mnie i że chcę je śpiewać. Piękne melodie, ale bardzo trudne, za miłe. Bardzo chciałabym kiedyś pojechać w ogóle do pani Broni z nią pośpiewać, ponieważ znam ją tylko z nagrań. A chciałabym poznać jako osobę i posłuchać jej śpiewu na żywo, bo to też robi inne wrażenie. Wróciło mnie z Dolnego Śląska do Warszawy. Tęsknię, więc wracam pośpiewać. Czerwona różo, czemu nie kwitniesz? Jam cię rano sadziła. Oj, przez to marno trawnictwo, żeś wianeczek straciła. Wezmę se siatki, pójdę na kwiatki do ogrodu swojego. Wszyscy się starali bardzo zaśpiewać. Myślę, że to też wynikało ze specyfiki regionu, z którego pochodzą wykonawcy. I no, ja tak nie do końca słyszałam babci piosenki, ale to i tak, że chcą to śpiewać i że próbują. Babcia śpiewa dosyć ciężko i trudno zaśpiewać tak jak ona. Więc naprawdę duży ukłon dla tych wszystkich, którzy próbowali. Nie, w ogóle super, że tyle osób śpiewało i jakoś się bardzo baliśmy tego, bo ocenianie jest niewdzięczne. Natomiast to jest wesoła impreza. I miejmy nadzieję, że nikt się nie obraża, bo
Jakby wszystkich byśmy wyróżnili, wiadomo, ale skoro trzeba było powiedzieć, że ci jednak bardziej, te wyróżnienia i nagrody były po prostu za coś. Mhm. Tak czasami wydaje mi się, że jak niektórzy zdecydowali się wystąpić w dwóch repertuarach, to czasami po prostu trochę zaryzykowali, bo jednej osobie na przykład wyszła super jedna piosenka, ale za to trochę się wyłożyła w drugiej. A jakby zaśpiewała jedną, może by dostała nagrodę. Były takie sytuacje. Więc jakby wybranie dwóch piosenek nie zawsze było korzystne. Właściwie wszyscy, którzy dostali nagrodę, śpiewali tylko jedną piosenkę, tak sobie teraz myślę, więc może jednak to była lepsza decyzja. Ale wyróżnienia ci, co śpiewali dużo, tak, to prawda. Obrady były burzliwe, do rękoczynów nie doszło. Ostatecznie porozumiałyśmy się z paniami w kwestii nagród i wyróżnień. Ta lista wygląda następująco. Rozpocznę od wyróżnień. Takie wyróżnienia otrzymują pani Wioletta Jakubiec, Wrocław. Wyróżnienie drugie otrzymuje pani Katarzyna Dudziak z Gliwic. I wyróżnienie trzecie dla zespołu Ad Hoc, który za hart ducha jury chciało szczególnie tutaj podkreślić rolę pana Tymoteusza. To przechodzę do nagród. Mamy tutaj trzy równorzędne nagrody. I nagrody te otrzymują pani Zuzanna Lelek, Wrocław, Warszawa. Kolejna nagroda pan Kacper Siejkowski z Wrocławia. Trzecia nagroda równorzędna, pierwsza, wszystkie są właśnie pierwsze, dla pani Marzeny Kurdyś z Wrocławia. Ponieważ tutaj była pani mocnym typem na mojej kartce. Proszę państwa, takie są nagrody. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Zachęcamy do tego, aby kontynuować i uczestniczyć w kolejnych szansach na Oscara. Bardzo państwu również dziękujemy. Nagrodę publiczności otrzymuje Kacper Siejkowski.